Dodatek wchodzi jutro. Co prawda, no, z jakiegoś powodu dostałam to tak wczoraj już dostęp do kart z Twilight Masquerade, no ale dzisiaj właśnie gdzieś tak w okolicach, no i są już dostępne nowe karty z Twilight Masquerade. No niestety grać będziemy no, w fizycznych wersjach dopiero za 2 tygodnie. No w zasadzie mnie wtedy nie będzie, bo będę na Mystic Festival, ale sobie się pobawimy raczej jak na razie wirtualnie. Więc no mamy tutaj oczywiście Dragapulta EX, na którego jest dość duży szał. No, raczej nie wiem, czy taki duży, bo jak na razie no w moich okolicach może szału nie zrobił. Ale mi się nawet podoba, no z tego powodu, że no, muszę poszukać i tak deku, który będzie tutaj jeszcze grany no, przez jeszcze najbliższe lata. No biorąc pod uwagę, że niedługo pożegnamy się z Lostboxami. Ale no po kolei. Chodzi o to, że Dragapult ma Phantom Drive, który zadaje 200 obrażeń i przy okazji nakłada 60 kanterów jak tam chcemy. Oczywiście mamy tu jeszcze silnik drołujący w postaci Dreadlocka, który bardzo przypomina właśnie Ermail z Pidgeotem, który był dawno, dawno temu w Sun and Moonie. No i tutaj mamy wersję z Xantu, chociaż nie wiem, czy to nie będzie nawet jakaś podstawowa wersja w sumie, no bo Xant umożliwia oczywiście podpinanie energii do benchowanych Pokémonów, jakiegokolwiek, bo był taki Calyrex Shadow Rider VMAX, ale on podpinał tylko do psychicznych. Ten jest o tyle lepszy, że możemy podpiąć do jakiegokolwiek chcemy psychiczną energię, co oznacza, że możemy podpiąć do naszych przyszłych Dragapultów właśnie psychiczną energię. No i brać dwie karty. Mamy oczywiście Tatsugiri, który wyszukuje supporterów, abilitka dosyć podobna do Mew, tylko że zamiast właśnie itemów szukamy tu supporterów, a trochę tych supporterów tutaj jest i mamy Alkazama do przekładania damage counterów, rów, no tam jak tam chcemy, raczej bardziej do dwóch. Aczkolwiek i tak wystarczy, żeby zrobić podwójny knockout, Manaphy do chronienia się przed Greninją, Lumineon do wyszukiwania supporterów. No i tutaj mamy trochę supporterów do wyszukiwania, mamy aż 4 Arweny, żeby wyszukać na przykład Erten Vessel i do tego TM Evolution, który przyspieszy nam oczywiście nasz deck, Iono do ewentualnych Disruptów, Bossy do zbosowania oczywiście jakiegoś nieco zranionego Pokemona i na przykład czy też mniej zranionego Pokemona i też oczywiście nałożenie tutaj damage Cantera, żeby go zbić. No też jest to taki koncept. Research tutaj jest do ewentualnego discardu, jeżeli jesteśmy już naprawdę mega zdesperowani. Turo scenario do ściągania Pokemona, oczywiście bez jego zawartości. No niestety coś za coś musi być. Bady Bady Puffin do rozłożenia naszych Drippy, Natu i tam Tsugiri, Manaphy, Nezbol do tych większych Pokemonów, jak właśnie Alkazam. Nawet do mniejszych zresztą też i Ultra Ball do wyszukiwania Pokemonów. Mamy ten Erten Vessel, żeby wyszukać sobie te dwie energie, jedną psychiczną, jedną ognistą. Rolt do wtasowywania, Rare Candy do ewentualnej ewolucji na Dragapulta. Tak, Counter Catcher, jak jesteśmy do tyłu. Tu mamy Prime Catchera, żeby właśnie zmienić Pokemona. Palpat do wtasowywania. Wspomniane TN Evolution, które oczywiście właśnie przyspiesza ewolucję no, na Stage 1, żeby można później na przykład tego Dragapulta wziąć. No i oczywiście jest Rescue Board, żebyśmy na przykład mieli tego Tatsugiri miał darmowy Retreat. No i Temple of Simon jako odpowiedź na Mist Energy. Jest też opcja grania na przykład Edge Sledgehammera, który powrócił. Robi to samo, no tylko że on dyskarduje już na wieki wieków Amen. No tu mamy akurat Temple of Simon. Też jest to prawidłowe. No po rotacji akurat nawet jak Templa nie będzie, to właśnie jest też Edge Sledgehammer właśnie jako opcja, więc zobaczymy jak to będzie działać. Myślę, że raczej rotację przetrwa. No Alkazam też można by to zastąpić później. Mundoroki. Nie wiemy, czy też Mundoroki finalnie wejdzie, no ale wtedy musimy mieć przynajmniej tam dwie mroczne energie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, czy naprawdę jest to zajebisty hicior.
Thank you.
Thank you.